Proszę Państwa, to jest najdroższa bułka, jaką w podróży kupiłem. Złoty 60, jestem, gdzie to jest, jak to się nazywa ta miejscowość? Praszka. Praszka, dajcie suba na YouTube'a, Janusz Pijanka. Niech Pani zasługuje. Proszę? Proszę nie udostępniać tego majątku. No to sklepu może tutaj u Pana nie będę, ale ja Pan mi nie będzie mówił, czy ja mogę... Proszę? No a to co, to jest publiczne? Co pan, ale sprawy mi pan wytoczy? Janusz Pijanka, proszę mnie szukać, zaraz to będzie na YouTubie. A za chwilę zrobię live'a jeszcze. Janusz Pijanka w Pióropuszu, ten co się razu Leszka Millera mlekiem wygrał, oblał i wygrał bez adwokata. Do widzenia. Słuchajcie, bułka za złoty 60, wiesz co? Karygodne. Mówią, że dane są publiczne na Paragonie. Proszę nie udostępniać. Już udostępniamy, proszę Państwa. Zobaczcie, hoka hej. Bułka złoty 60, ja pierniczę. Wiesz co? Jestem w Praszce. Kupiłem bułkę, bo mam kiełbasy, mam w brud, a chleb mam stary. Hoka hej. Jakie to wszystko jest, słuchajcie, nic nie wolno udostępniać, nic nie wolno robić. Tylko płacić trzeba, bułka złoty 60, bo to jest, no słuchajcie, no ale reklamę zrobię w Praszce. Ja pierniczę, to chleb za, jeszcze idzie za 3 zł kupić i, o widzicie, o, nic nie udostępniać, o patrzcie, o, pani tutaj kody wpisuje, może to będzie widać, a ja to udostępniam. Pokażę wam coś innego, o. Proszę, tym sumka łaka tu przyjechałem, jest do sprzedania, proszę Państwa. Nie wiem czy jest, ale jest, ma dokumenty, wszystko. Tu jestem w Praszce, zobaczcie, w hołdzie poległym. No widzicie, o, orzeł taki jak klapa ruska, ta hitlerowska. No ale nic, będzie tak będzie. I tutaj w bibliotece bardzo fajna, pani mi ładuje mi. Słuchajcie, ładuje mi. Ładuję mój aparacik i już jadę, bo mam już ładowarkę. Okej. Okay.